Widzi już, co to jest talent, co to są zdolności. Za chwilę będziemy rozmawiać o tym, co to jest fantazja. Ale najpierw posłuchajcie krótkiego utworu muzycznego. Ten wesoły utwór wprowadził nas w radosny nastrój. Macie przygotowane podręczniki na stronie 67. Tu usiądźcie wygodnie i posłuchajcie wiersza Natalii Usenko zatytułowany Fantazja. Maksio namalował plamę. Potem dodał kreski w koło. Co mu wyszło? Złote słońce i zrobiło się wesoło. Maksia rzadko męczy nuda, bo gdy tylko jest okazja, on maluje różne cuda. I od tego jest fantazja. Złapał pędzel, znowu plama, kilka kresek, raz i dwa. Co za cudo, rzekła mama. Maks ze słońca zrobił lwa. Jaki sposób na nudę znalazł Maksio? Poszukał na pewno w swoim biurku farby, poszukał kartki i zaczął fantazjować. Jego praca zaczęła się od żółtej plamy. Domalował kreseczki. Pomyślał sobie, że doda jeszcze oczy i uśmiechniętą buźkę i powstało takie piękne słoneczko. Ale dalej Maksio przyglądał, w pewnym momencie złapał jeszcze pędzel, bo mu właśnie jego własna wyobraźnia, właśnie ta fantazja podpowiedziała, że z tej plamy, z tego słoneczka potem, które powstało, może powstać przepiękny, uśmiechnięty lew. Więc popatrzcie, jak można za pomocą swojej wyobraźni, swojej fantazji, od małej plamy poprzez słońce dojść do uśmiechniętego lewka. Wy również możecie tak fantazjować, bo każdy z nas, patrząc czy na przedmioty, czy na różne rzeczy, możemy sobie wyobrażać, dodawać różne elementy, nazywać takie, jakie chcemy, bo to właśnie umożliwia nam nasza fantazja. Proszę teraz, przejdziemy do ćwiczeń z edukacji polonistycznej. Otwórzcie Wasze ćwiczenia na stronie 57. Czytam polecenie ćwiczenia pierwszego. Przeczytaj, jak się nazywają narysowane postacie. Wymyśl i opowiedz historyjkę, w której mogłyby one wystąpić. Oczywiście do tego zadania jak najbardziej jest potrzebna Wasza wyobraźnia, Wasza fantazja. Pierwszy bohater Waszej historyjki to owieczka Janeczka. Drugi ryś Bobuś.
trzeci prosiaczek Chrumek, a czwarty osiołek Papuś. Możesz wymyślić historyjkę o jednym z tych bohaterów, ale możesz również wymyślić taką historyjkę, w której będą występować te wszystkie cztery postacie. Zachęcam Cię, żebyś tą historyjkę opowiedziała wieczorem swojej mamie na dobranoc. A teraz razem ze mną przejdziecie do ćwiczenia drugiego. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. Wyrazy w ramce to ryś, rysia, bubuś. Przechodzimy do pierwszego zdania. Basia dostała od Eli rysia. Nazwała go Bubuś. Od tej pory ryś to jej ulubiona zabawka. Co musicie zrobić? Przeczytajcie jeszcze raz uzupełniony tekst. Następnie musicie wpisać wyrazy w liniaturze, pamiętając o właściwym kształcie i połączeniu tych liter, a następnie wrócicie do mnie, ponieważ w tej chwili musicie zatrzymać ten filmik, żeby wykonać to ćwiczenie. Ćwiczenie trzecie. Wymyśl i narysuj dalszy ciąg historyjki. Opowiedz ją. Na rysunku pierwszym macie początek tej historyjki. Ona może być bardzo ciekawa. Twoim zadaniem jest narysowanie na drugim kwadracie tego, co mogło się wydarzyć dalej i jak ta historia mogła się zakończyć. Życzę Wam przyjemnego fantazjowania. Proszę, wyłączcie film i wykonajcie to ćwiczenie. A następnie wróćcie do mnie. Jesteście gotowi do ćwiczenia czwartego? Posłuchajcie polecenia. Wklej pod ilustracjami odpowiednie pytania. Spróbuj wymyślić odpowiedzi. Wy te naklejki oczywiście macie wyklejance w ćwiczeniu. Popatrzcie na pierwszy rysunek. Jakie będzie pytanie pasowało do pierwszego rysunku? Dokładnie. Dokąd gna struś? A do drugiego? O czym marzy żyrafa? Super. Możecie również spróbować wymyślić inne pytania pasujące do tych ilustracji. I bardzo Was do tego zachęcam. Natomiast jako zadanie domowe chciałabym, żebyście wykonali zadanie piąte. Posłuchaj uważnie polecenia. Przeczytaj zagadki. Czy każda z nich może mieć tylko jedno rozwiązanie? Przedstaw w ramkach swoje pomysły na rozwiązania. A więc będziecie musieli przeczytać zagadki, a prostokąty za pomocą rysunku przedstawić rozwiązanie. Dziękuję za uwagę w dzisiejszym dniu zajęć. Do zobaczenia.